Witam serdecznie na kanale Ciężki Handel. Bohaterem dzisiejszego filmu będzie piękne Demo 8, które przejdzie kompletny serwis i nie tylko. Zapraszam do dzisiejszego odcinka. Pierwszy ogień zrzucam koła, no i później będę demontować dalsze komponenty. Myślę, że zaraz po kołach poleci ten dropper post, który jest jak najbardziej nie na miejscu. No a poza tym nawet nie da się go stawić w pozycji dolnej. Przypuszczam, że jest całkowicie zajechany, jest mi on niepotrzebny. Wylatując z tego roweru, zabieram się do pracy. Jak do wahacza w Citroenie Berlingo. W tym momencie kręcę telefonem, ponieważ goni mnie trochę czas, no i nie mam tutaj ze sobą kamery. No i chciałem wam tylko zademonstrować taką jedną sprawę. Jeżeli słychać taki dźwięk, no to znaczy, że łożysko już jest zużyte. Tak samo jeżeli słychać pracę i to w ogóle jest wszystko takie tempe, tak idzie takimi schodami, no to trzeba już łożyska wymieniać. No i ramka rozebrana. Elegancko. No a tak to wygląda. Kupa złomu. Składam koła do demówki, na pewno fajnie wyjdą, bo to są spanki moje ulubione, no i mam fioletowe piasty do tego, także fajnie się to będzie zgrywać kolorystycznie. Zajmiemy się serwisem zawieszenia. Na stół operacyjny wlatuje Boxer Select RC na serwis 50-godzinny oraz RockShox Vivid na pełną odbudowę. Nadszedł ten dzień, w którym finalnie mogę już zacząć składać to piękne demo. No i mam tutaj dwie wiadomości, dobrą i złą. Złą dla siebie i dobrą dla was, ponieważ ja ten rower miałem sobie zostawić, na nim jeździć. Wygląda na to, że w drodze jest już kolejny rower, jaki będę składał, dlatego to demo najprawdopodobniej będzie na sprzedaż. Jest to rower o tyle wyjątkowy, o tyle, że po prostu przeszedł pełną renowację od łożysk ramy, przez malowanie, serwisy zawieszenia, odbudowę kół, no dużo, bardzo dużo nowych części. No jest naprawdę rower igła.
koniec tego gadania, czas mi się kończy, mam naprawdę w tym roku napięty harmonogram, jeśli chodzi o garaż i również jazdy i wyjazdy i rozjazdy. Dlatego szybko biorę się za składanie, no i bardzo chciałbym nagrać też w tym samym filmie testy tego roweru, no ale w tym momencie jeszcze nie wiem, czy mi się to uda. Może być tak, że niestety nie, no to wtedy postaram się zrobić jakiś osobny film z tymi testami, może jakiś short na Insta albo coś w tym stylu. Dobra, do roboty. Zaczynam od zamontowania amortyzatora, nazwijmy to kamieniem węgielnym budowy tego roweru. To co normalnie robię poza kamerami, czyli nakładanie smaru. No i oficjalnie zaczynamy. We'll be right back.